Cześć moi drodzy, witam was po raz kolejny w Snowrunnerze. Kontynuujemy naszą przygodę po bezdrożach, po offroadzie i będziemy wyciągali dzisiaj jakąś ciężarówkę. To jest chyba jakiś Chevrolet, taki CK150 zdaje się. Jeśli mnie nie mylą moje oczy tutaj, to kształt mi to przypomina właśnie tą ciężarówkę. No i ją odkryłem przy okazji osuszania terenu, gdzie mieliśmy te pompy właśnie odkryć, które tam gdzieś na bagnach trzeba było powłączać. No ale wydaje mi się, że nie będziemy mieli tutaj osuszonego terenu. Chociaż tutaj według fabuły, no to do tego to służyło. No ale zobaczymy, nie chcę uprzedzać faktów. Tak. Jesteśmy, no właśnie, to się nie zawsze tak od razu, o. No i tutaj jest ta zatopiona ciężarówka, więc to tutaj podjedziemy sobie jeszcze raz. A potem dopiero te serwisowe części zamienne i te deski będziemy do domu żeglarza. Nie wiem, gdzie jest dom żeglarza, to zobaczymy sobie za chwilkę. Na razie po prostu po tą ciężarówkę chcę tylko... A czemu ja mam wsteczny, to nie wiem. Chcę po prostu pojechać po, jak to się nazywa, po tą ciężarówkę. To wydaje mi się, że to jest właśnie ten, o tutaj zresztą stoi ten, o to jest to, nie? Taki, no wydaje mi się, że to o to chodzi. Zmień pojazd. C70, nie 150, to 150 to jest chyba ten mniejszy. C70 to się. To wydaje mi się, że tam stoi ta ciężarówka. Jest opisane, że to ciężka jest ciężarówka. Mi się wydaje, że to jest lekka ciężarówka raczej, bo ciężka to nie wiem. To może ta jest, co ją teraz jeżdżę. No ale dobra, to jest takie oznaczenie, jakie jest. To nie wnikam. Pojedziemy sobie tutaj przyjemną trasą, prawda? Tu. Nie ma co się bać, że tutaj nie przejedziemy, bo teraz to już z tymi oponami jest łatwiej po prostu nam jechać. Dodam może, że to są opony uniwersalne nawet, nie są to takie jakieś błotne, tylko po prostu z głębszym bieżnikiem i jak widać. No to wiadomo, że tu zupełnie inaczej ten samochód jeździ niż na tych autostradowych, bo do tej pory do tego poziomu szóstego niestety to musiałem się męczyć. No także im dalej jesteśmy bardziej zaawansowani, tym te misje stają się te początkowe łatwiejsze, no ale potem się przeniesiemy na trudniejsze tereny, jak na przykład tam na tą drugą mapę i trzecią i czwartą, to chyba są cztery mapy właśnie w tym stanie. No to tam będzie pewnie już to trudniejsze, dobra. To ruszamy. Po tą ciężarówkę. Zobaczymy właśnie, co to jest tutaj za misja z nią związana, bo gdzie ona stoi dokładnie? Ona stoi gdzieś tutaj. To objadę z tej strony i to chyba zrobimy może na tym widoku zewnętrznym zaraz. Ja do niej jechałem, pamiętam ostatnio to tutaj tą drogą. Strasznie rzucało, wiem, ale och, aż mnie tutaj w mikrofon rzuciło. Dobra, co, trochę cofniemy, bo wiecie, tutaj jest raczej głęboko. No dobra, ona stoi tam, ale wydaje mi się, że trzeba najpierw podjechać do tego żółtego kwadraciku i po prostu tą misję wybrać. Nie wiem, czy tyłem podjechać tam, czy przodem, jak to zrobić. Chyba przodem, a tam będziemy próbowali jakoś wykręcić. Ja on
częściowo wyciągnąłem, ale tylko częściowo. No, musimy aż tam pojechać, tu. No, nie jest tu głęboko specjalnie, ale... Ale za to nie jest pieszczy... Znaczy, to jest taki mulisty ten brzeg, niestety, o. Kłopoty na farmie, ciężarówka zapadła się głęboko w szlamie, przyda się każda pomoc. Okej, okay, no i mamy tutaj... A, zaraz, zatopiona ciężarówka, ja bym chciał właśnie to wybrać sobie. O, to to. Dobra, i tutaj mamy Chevrolet C170, właśnie to o tym mówiłem, że to jest ta... ta ciężarówka, więc... Ona sobie stoi tutaj. My ją sobie będziemy ją próbowali wyciągnąć jakoś. No. Wyciągarka. My ją przyczepimy, bo musimy się trochę my wyciągnąć. Dobra. To jest wsteczne, a my potrzebujemy do przodu. No kurczę. Powinniśmy tak się wyciągnąć, zaraz zobaczymy. No to może do tej przyczepki się po prostu podciągniemy tutaj, bo... Ja muszę się... Po prostu cofnąć. No, trochę źle wjechałem, powiem wam tutaj. Gdzie musimy... Aha, na farmę dostarczyć. Dobra, to na farmę to... To mniej więcej kojarzę, gdzie to jest. Tylko teraz... jak ją wyciągnąć? Czy my powinniśmy... Dobra, ja spróbuję ją wyciągnąć jednak trochę w inną stronę, mianowicie tutaj. Dobra, zobaczymy, czy ona pójdzie tak. Jest za daleko. No dobra, zobaczymy. Dobra, jest. A, możemy włączyć też tutaj silnik, co nam doda troszeczkę mocy i może nam całość tu ułatwi. Dobra, idzie, idzie. Ważne, żeby tu, wiecie, przejechał.
No i jedziemy po śladach, potem jak już wjedziemy na... czekajcie, czy to było? Chyba tutaj po prostu wyjedziemy. I tyle. O kurcze! Oj. No właśnie tutaj nam... Teraz, a czy ja mogę zmienić pojazd? Nie mogę. No dobra, to jeszcze raz po prostu musimy tu podjechać, niestety. No mój błąd, że... Źle najechałem, ale to nic. To nadal, nadal Bandit jest dobrym pojazdem, to był mój błąd po prostu. Każdy się może tu przewrócić. Ja już uwierzyłem, że to jest łatwe zadanie i nie... No nie przyłożyłem się tutaj do tego jak trzeba i teraz musimy jeszcze raz jechać. Ciekawe, czy ją można byłoby tym żurawiem podnieść, ale wątpię, on chyba jest za słaby tu po prostu. Ma z tyłu takie miejsce na zapasowe paliwo. Tam jest kanister, ale pewnie będzie można go w to jakoś wyposażyć, bo widzę, że on, nie wiem, czy tam ma po prostu faktycznie tylko to paliwo, taki niewielki zbiornik, czy jak to jest pomyślane. No na to wychodzi, że tam jest właśnie paliwo. Wiecie, zaraz przy kabinie z tyłu jest taki zbiornik, to widać, bo on nigdzie indziej tutaj, dlatego on ma tak mało paliwa, bo tu nie ma takich typowych podwieszanych zbiorników ze względu na to, że można byłoby je chyba łatwo uszkodzić. I tyle. No dobra, to jest w ogóle tutaj gdzieś ta ciężarówka nasza stoi. No dobra, teraz trzeba będzie tylko tutaj jakoś podjechać, żeby znowu nie przewrócił się. No, widzicie, bo już by leżał. On jest strasznie zrywny, nie? Ma dużą moc i trzeba uważać po prostu tutaj. No dobra, tak może być. A, wyłącz, nie, włącz. Trochę go podciągnę, żeby był jakby bliżej tutaj, z tyłu. O. No dobra, i co? Targamy go na tą farmę po prostu teraz. Tym razem nie będzie to nasz, chociaż już mamy jeden taki, więc no nie ma sensu kolejnego. Też go żeśmy zdobyli gdzieś, już nie pamiętam gdzie on tam był, ale tego C70 żeśmy już gdzieś tam zdobyli po drodze, on gdzieś stał. Też chyba gdzieś na bagnach, ale w znacznie lepszym stanie, nie? Bo ten to już jest taki przerdzewiały, że masakra. Ten co teraz, chociaż tam silnik niby działa w nim. Teraz tak, czy jechać tutaj przez te błoto, czy jechać... Dobra, chyba przez błoto po prostu pojedziemy i tyle. Nie będę tam się cackał. Wydaje mi się, że damy radę. To wyciągarki nie mogę użyć, no bo już jest...
użyta, jakby tylko jedną można mieć. Naprawdę dokładnie jest tutaj odwzorowana te muldy wszystkie, tak one za każdym razem tam mają wpływ na fizykę jazdy. Te nierówności terenu, każdy kamień, prawda, tutaj nam się daje we znaki. No dobra, to przejechaliśmy teraz. Tutaj po lewej stronie jest ten nasz magazyn, czy właściwie ten garaż. No nie jedziemy zbyt szybko, bo to jest chyba ograniczenie do 20 tylko, jak coś ciągnę ze sobą. Dlatego tak wolno, niby piąty bieg, ale idzie strasznie wolno. Może dlatego, że ta ciężarówka z tyłu. Ciekawe, jakbyśmy wyłączyli silnik w tym. Czy bym. No jest tak samo. Właściwie ten silnik to jest wyłączony, bo on nie ma chyba za bardzo paliwa, coś mi się wydaje, nie wiem. No nieźle jest, cała jest w błocie oblepiona, no ale może na tej farmie coś tam jeszcze zrobią z tej ciężarówki. No skoro ją chcą mieć, to niech sobie tam coś. Dobra, skręcamy. Taka krótka misja na rozgrzewkę, ale już jest z głowy przynajmniej, nie stoi tam gdzieś, nie zalega. O, dostaliśmy nawet promocję, ranga 7. No to super. Nie wiem, co daje nam ranga 7, na razie nie sprawdzam. I teraz można. Aha, czyli znowu mamy serwisowe części zamienna prawa przy rzece. Co my tutaj mamy właśnie? Do domu żeglarza. To tutaj jest w ogóle dom żeglarza. Myśmy tutaj nie byli. Ciekawy jestem, jak wygląda ten dom żeglarza. Mamy serwisowe części zamienne. One są między innymi tutaj, bo deski też. Właściwie pewnie jedne i drugie można. Chociaż serwisowe części wiem, że w magazynie też są. Dobra, gdzie my stoimy? Bo tutaj mamy. Czyli byśmy musieli pojechać normalnie do miasta. Tutaj mamy tartak, więc tu bierzemy. A tutaj mamy. Nie, tutaj mamy tartak. A tu pewnie te serwisówki są. Tylko powiem wam, że serwisowe części zamienne. Z magazynu chcą, żebyśmy brali. Czyli tutaj stąd aż. No dobra, to pojedziemy najpierw po. Jak tutaj zrobić, żeby nie robić dwa razy? Nie, to musimy w takim razie tą misję zrobić tak, że najpierw go scholujemy, bo my potrzebujemy go dostosować, nie? Bo on teraz jest. O, tutaj musimy tą platformę mu założyć. Zobaczymy, czy możemy coś jeszcze zmienić. Oczywiście opony. O, widzicie, to są uniwersalne. Jeszcze terenowych mu nie założyłem. To dopiero jak o te będą, to dopiero będzie szedł.
prawda? To są terenowe. No i mamy wreszcie od tego poziomu 12 błotne, a te są od 8. A mamy 7, to słuchajcie, już niedużo. Już niedużo i będą nowe opony. To dosyć szybko teraz idzie ten ranking. Dobra, to ruszamy. W takim razie sobie z tym widokiem pojedziemy po serwisowe części zamienne do magazynu. One są też na przyczepie, ale żeby je ściągnąć z tej przyczepy, to ja pamiętam, że trzeba. No najpierw mieć to siodło wysokie, żeby podłączyć przyczepę. Chociaż poczekajcie, ja zaraz coś tu wymyślę, bo ja to chyba inaczej zrobię. Gdzie my mamy tutaj? Jeszcze raz zobaczymy. Serwisowe części zamienne, deski serwisowe. Fabryka, tak, ale jeszcze. Przyczepa, burty, tutaj są. Albo tu są deski, albo te serwisowe części zamienne, nie wiem właśnie. Albo tutaj są. Tylko, że serwisowe są potrzebne dwa. Tu jest przyczepa płaska, którą moglibyśmy. Przyczepa płaska. To zrobimy to, wiecie co, zaryzykujemy, zrobimy trochę inaczej. Ja go scholuję tu. O Jezu, źle. Scholujemy go. Tak. Założymy mu ramę siodło niskie. I pojedziemy po tą przyczepę tam, która stoi w mieście. No i zobaczymy właśnie, jak to będzie. Przy okazji tą przyczepę chcę sprzedać, to będę miał trochę więcej kasy, nie? Tak jakby. No bo można byłoby, wiecie, dziabdziać, jechać oczywiście do magazynu, normalnie załadować te serwisowe części. Ale z tego co ja pamiętam, to na tej przyczepie tam są. Więc jak ją podczepię, to z tą przyczepą pojadę. Zrzucę serwisowe części i przyczepę się sprzeda wtedy. No, tak się zastanawiam jeszcze. Teraz mamy listopad. Jest to taki miesiąc, wiecie, no, taki trochę melancholijny, melancholiczny, melancholijny, melancholijny. Też taki trochę ponury, prawda? Jest to święto zmarłych, więc no. Jest taka moda, obojętnie czy nam się to podoba, czy nie. Nie wiem, oglądaliście na pewno Diabeł ubiera się u Prady. Tam jest chyba najważniejsze zdanie, jakie pada w tym całym filmie. To jest to, że obojętnie czy my, jakiego nie mamy zdania na temat mody, i innych też rzeczy, to bezpośrednio niestety nas to dotyczy. A zmierzam do tego, że jest ta moda na różnego rodzaju horrory. No i obojętnie, czy mi się to podoba, czy nie. Jak żyjemy w jakimś tam kraju, no to musimy się do tego jakby stosować. No nie da rady być innym, bo no nic przez to nie osiągniemy. Musimy się dostosować i ja też się chyba dostosuję trochę do tej mody. I tutaj nawet nie mówię, czy to jest zgodne z moimi tam przekonaniami. To jest nieistotne naprawdę. Zupełnie.
Tu przejedziemy sobie. Ale poleciało. A zmierzam do tego, żeby zrobić leciutki taki horrorek. To leciutki, nie jest to nic takiego jak tam Amnezja, czy jakieś tam, no... Jest to fajna rzecz, Massive Games chyba się nazywa to studio deweloperskie. I chodzi o Dark Pictures Anthology, z którego ja sobie teraz w takiej fajnej promce zakupiłem pierwszą część, czyli Man of Medan, i tam jestem już trochę tam przeszedłem. Gra to polega też na tym, żeby tych bohaterów, którymi tam właśnie gramy, żeby oni no nie poginęli, prawda? Ma tych zakończeń jest bardzo dużo. Zakończenie jej tam zajmuje, takie pierwsze zakończenie, no to pewnie kilka godzin, 4 czy 5. Ale żeby wszystkie zakończenia przejść, to ponoć trzeba 40 godzin. No ja nie mam zamiaru tu robić aż takich... Kurczę, źle pojechaliśmy. Trochę się zagadałem, bo trzeba pojechać tu... Tu... No nie. Dobra, bo my musimy jakoś tutaj pojechać. Kurczę, ta mapka to jest też... Dobra. Nie, to musimy się chyba generalnie jakoś tutaj cofnąć. No i chyba zrobimy właśnie sobie jakieś krótkie gameplaye z tego. Znaczy, no nie, znaczy, no nie krótkie, albo normalny gameplay zrobić, albo wcale, no bo zacząć i nie skończyć tego typu gry, no bo no, z otwartym światem to można, wiadomo, zrobić sobie... Właśnie teraz się nam nie przełączy. Nie, przełączył się chyba. To można zrobić sobie kawałek i zostawić. No ale jak już taką przygodówkę ją sobie przejdę, tak jak Until Dawn przechodziłem, no tam nie ma aż takich strasznych rzeczy wbrew pozorom. No dobra, jesteśmy przy tej naczepie. No, ona jest tutaj, tylko kurczę, ciekawy jestem, czy ona jest na siodło niskie, czy przypadkiem ona nie jest na wysokie. No, zaraz zobaczymy zresztą, bo dopiero bym się tutaj zdziwić mógł. No, źle podjechałem trochę. No, jednak pasuje. Dobra, no i mamy te części. Także sporo tutaj jest tych rzeczy i teraz z tymi częściami musimy pojechać do domu żeglarza. A dom żeglarza jest tutaj. Dobra, wiecie co? Żeby nie tracić paliwa, bo może być różnie, to wyłączymy silnik, na spokojnie się tutaj zastanowię. Naprawa przy rzece. Ok, czyli przechodzimy sobie tutaj w tą stronę. Tu na pewno nam nie zadziała ten... No właśnie. Wiecie co, bo... Tak. 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 I teraz tak. Tutaj będziemy jechali. Tu musimy zrobić sobie fajny zakręcik. I tutaj do tego domu żeglarza. Jak tu trafić? No wydaje mi się, że tu będziemy musieli jakoś z tą przyczepą się po prostu zmieścić. Chociaż wiecie co? Nie. Czekajcie, zrobimy inaczej. Lepszą drogę. Tu po prostu skręcimy. I tutaj powinniśmy przejechać. Tu i tu. No dobra. Prawda? Tak jest znacznie lepiej, znacznie sprawniej. Ciekawe, czy my tu się zmieścimy, czy ten płotek nam po prostu zniknie. Chyba tak, chyba go rozwalimy.
Tak, jedno naprawiam, drugie rozwalam, nie? To takie, można powiedzieć, tak to wygląda. Nie jestem pewny, czy się zmieszczę, więc wolę lekko cofnąć. No, tutaj mamy też zakręt. No dobra, ruszamy prosto. No tutaj już wyjedziemy. Ciekawe, czy tutaj są te serwisowe części zamienne w ogóle. Czekajcie, ja muszę zobaczyć, bo... Cholera wie. Jak to sprawdzić, co ja mam na... Czekajcie, zobaczymy, czy jest tu oznaczenie. Cholerka, nie ma. Ale tak wyglądają, jakby to były te serwisowe części zamienne. Powiem szczerze, nie wiem, co to jest. No dobra, pojedziemy z tym. Ja nie jestem tak do końca przekonany, że to jest dobry. No w razie czego sprzedamy tą przyczepę razem z tym całym ładunkiem i tyle. Nie mam zamiaru tutaj jakby się patyczkować, albo żeby go trzymać gdzieś do czegoś tam. Nie jest to z żadną misją związane, więc... A czy to w ogóle my tutaj nie mamy skręcić? Tak. No, mamy tu skręcić. Dobra, to skręcamy. Się dopiero zdziwię właśnie, jak to nie będzie ten ładunek, co trzeba. Ale mi się wydawało na podglądzie, że tutaj było oznaczenie. No dobra. Będziemy patrzeć później. Cóż, kurierzy też czasami przywożą, no zdarza się czasami, nie, że dowiozą nie tą część, co trzeba. No wiadomo, może się zdarzyć. No tutaj nie jest oznaczenie, oznaczenia nie było, tak jak już ten ładunek bierzemy, to nie wiemy, co wieziemy. Dobra, teraz ten dom żeglarza to jest tutaj w prawo chyba, tak? Tak. Jak to wygląda ten zjazd? Nie wygląda fajnie. No kurczę, dobra, spróbujemy. No zobaczymy, czy się nie przewróci nam ta ciężarówka. Trzymaj się, trzymaj, 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 trzymaj. A, tak myślałem właśnie, że gleba będzie. Przed samym końcem, holuj. A, musimy odłączyć przyczepę. A, tak było blisko. Tak myślałem właśnie, ale się... Niestety... trochę... Teraz ciekawe, jak ja postawię tą przyczepkę. No, trochę jest kiepsko. Aha. To teraz, jak już tak się stało, to będziemy musieli teraz się męczyć z tą przyczepą. To przy okazji zobaczymy ten ładunek. To sobie założymy burty. Tak myślałem, wiecie, ja byłem pewny, że się przewróci. Także no... Nie chciało mi się po prostu kombinować. Mówię, a dobra, niech się przewróci. Przynajmniej będziemy mieli jakieś wyzwanie, nie? Bo teraz to już jest...
tak, że tego wyzwania tutaj nie ma, to pojedziemy do miasta. Dosyć szybko. To dopiero, nie? Patrzą, o, jedzie kurier, a tu nagle fach, przed samym to blokiem się wypadek zrobił, nie? No tamten zjazd jest głupi, nie? Głupi. No po prostu wiedziałem, że to tak się może skończyć. Było do przewidzenia. No liczyłem na to, że jakoś na pełnym gazie zjadę, ale... Wiecie, to nie ma co. No, głupie to było. No i wiadomo było, tutaj ta... Trzeba było powoli sobie... zjechać i tyle, a nie tak szybko, tylko wybrać lepszy zjazd. Teraz nie wiem, jakie tą przyczepę będę mógł postawić. No, będziemy ją próbować postawić, bo trzeba zabrać stamtąd i sprzedać. No, 6 tysięcy kosztuje, więc droga jest. Ładunek to pozbieramy, może się uda tam zebrać, trochę się bawimy żurawiem przy okazji. Wszystko się rozsypało w drobny mak. Stacja paliw. Ciekawe, czy udałoby się zrobić automatyczne tankowanie na tej stacji, że po prostu może to nie jest wskazane. Z jakich względów ono nie jest tak, że to po prostu przejeżdżamy i się samo tankuje. Musimy klikać na przyciski, szukać ich i tak dalej. Dobra, zobaczmy, jak to my mamy do tego domu żeglarza dojechać. Aha, to pierwszy wyjazd w lewo po prostu. Dobra, pierwszy wyjazd w lewo. Czyli chyba to był tutaj, nie? Ten wyjazd. Tak dobrze pamiętam. Jakoś tak to było. Oż, kurczę, no trzymaj się, trzymaj, bo widzicie, tutaj no naprawdę było, by była gleba znowu. Tak patrzyłem tylko, no przechyliło go na tej
nierówności niestety. A zanim się zareaguje człowiek, to można nieźle się zdziwić. No dobra, jesteśmy na miejscu. Teraz będziemy kombinowali z tym ładunkiem, kurczę. Zobaczymy, czy my tu skręcimy, nie? Bo to też jest. No i teraz trzeba było, widzicie, wsteczny dać z tą przyczepką. O. Ona nieźle jest rozchrzaniona. Jejka. Jak ją postawić? No dobra, zobaczmy, jak to w ogóle wygląda, bo wygląda trochę niefajnie. No nie wiem, spróbujemy ją uciągnąć po prostu tutaj. Kurczę, jak ją postawić? To jest pytanie. Czy się da w ogóle? Może żurawiem można by było ją postawić. Zaraz będziemy próbowali. Się narobiło, nie? No dobra, zobaczymy, czy się da żurawiem ją postawić. Tryb żurawia. Powiem wam, że ja żurawiem to jeszcze nie bawiłem się. Kurczę, jak to teraz działa? Zaczep ładunek, a podnieś. Się przewróci nam. Nie, no źle, bo kotwice się. Zaraz włącz kotwice. No kotwice są włączone. Tryb żurawia. A ta kotwica tak nie bardzo tutaj stoi. Dobra, źle stoję w ogóle tym moim. Dobra, musimy inaczej to podjechać trochę bliżej. Bo ja się przewrócę tutaj, jak tak będę próbował go postawić. Muszę bliżej podjechać. Dobra, tak. Teraz dopiero żuraw. Włącz kotwicę. O. Teraz tryb żurawia. Kurczę, no zupełnie nie intuicyjne to jest. Teraz unieś. A, no dobra, idziemy. Tylko jak. Jak unieść cały. To jest do tyłu, do przodu. A jak unieść. A, dobra, tak unieść. Dobra, puść go. Dobra. Jakoś stoi, teraz tak. Jeszcze raz kotwicę. I teraz zaczepimy tutaj na dole. Guzik, nie wiem, czy możemy. Tutaj tylko można. Da się go przysunąć. Cały podnosi, bo to jest ciężka. Unieść, obniż. Dobra, w to.
Źle, 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 bo się przewrócisz, kolego. A musimy go podnieść. Dobra. No nie. I leży znowu. Jak to zrobić? Trochę inaczej chyba trzeba. Przywróć żuraw. No źle. Bo nam się odczepiło. Musimy ją pociągnąć tu w tą stronę trochę, tą przyczepkę. Dobra. No nie wiem, zobaczymy teraz. No i do góry. Nie bardzo chcę postawić ją. Unieś, obniż, wyciągarka. Teraz odłączyć. Kurczę, no się przewraca znowu. Obniż. Czy my możemy pojechać teraz? Czekajcie, to zrobimy inaczej. Wydaje mi się, że ważne, żeby się nie przewrócił. Kurczę, on się przewraca, no. Jak to zrobić? Się przewróci teraz, jak puszczę. No właśnie. Może z drugiej strony ją podnieść? Nie wiem, jak to zrobić z tą przyczepą teraz. Najlepiej jakby on pojechał z tym, ale jak on to może, no nie mogę nim za bardzo pojechać właśnie, to jest taki problem. Ale mi się wydaje, że teraz jest ok. Odczepimy ładunek. Teraz byśmy musieli... wyciągarkę założyć. I tą wyciągarkę tutaj przyczepić i pociągnąć, no. O, proszę be. Oż, kurczę, za mocno, no nie.
No ale dobra, jeszcze raz, cholerka. Dobra, jeszcze raz spróbujemy. Jak to by... Jak ja to zrobiłem wtedy? Żuraw. Chyba z tamtej strony on chwycił, tutaj. No tu, nie, nie tu, bo tutaj to nic nie da. Tutaj chyba nie postawi jej, tak. No właśnie. No nie przewraca się nam. Dobra, teraz spróbujemy. No nie, tak nie da się, bo za daleko stoi. No i podjedź teraz, kurczę, żeby on podjechał. Aha, dobra. A, widzicie, on podjedzie. O kurczę, tylko że się teraz... Ouu, i przewrócił jedno i drugie leży. Kurczę, niedobrze. No dobra, to jeszcze raz jedziemy na to miejsce. No, ciężko, zobaczymy ile jest już tego nagrania. A, 53. No dobra, ja się z tym pomęczę w następnych odcinkach. Także dzięki za uwagę i do następnego. Cześć.